Pierwszym problemem, który napotyka każda dziewczyna, która chciałaby zająć się spawaniem, to jest problem sprzętowy. Nie istnieje coś takiego jak damska odzież robocza, chyba że jest to, nie wiem, fartuch sprzątaczki albo kitel pielęgniarki. Nie istnieją małe rękawiczki spawalnicze. Ja na przykład muszę spawać w czapce, bo maska jest dla mnie za duża. To są takie drobiazgi, z którymi trzeba się uporać. I kiedy już raz przejdziemy tą drogę i dopasujemy wszystko do swoich gabarytów, no to już problemy wynikające z braku doświadczenia, czyli złe ustawienie maszyny, zły kąt palnika, czy też po prostu niewprawna ręka powoduje czasem błędy, które później trzeba naprawiać. Pierwsze spotkanie ze spawaniem to był trochę dzień przypadku. Kupiliśmy spawarkę i okazało się, że nie jest to takie proste i poszłam na kurs spawania, ponieważ nie udało mi się nauczyć tego jakoś tam amatorsko własnymi siłami. Jak rozmawiałam z instruktorami, powiedzieli, że około 5% kobiet szkolą. Natomiast ja na moim kursie byłam jako jedyna. Przyzwyczaiłam się do tego, że 15 osób stoi przy moim stanowisku i patrzy, czy to prawda, że dziewczyna trzyma palnik w ręku. Zawsze zazdrościłam ludziom, którzy jednoznacznie wiedzą, co chcą w życiu robić. Naprawdę próbowałam w życiu wielu rzeczy, angażowałam się w bardzo, bardzo dużo projektów i w momencie, kiedy poszłam na kurs spawania, po 3 dniach wszystkie projekty, które miałam w trakcie realizacji, przekazałam znajomym albo je porzuciłam, bo stwierdziłam, że znalazłam właśnie to, czym chcę już się zajmować i inne rzeczy przestały mnie już interesować. Samo patrzenie na to, co się dzieje tam pod maską i co się dzieje w jeziorku spawalniczym, jest dosyć ciekawe i myślę, że ktoś, kto tam sobie długo na to popatrzy, jest w tym coś wciągającego na pewno. Każdy nowy przedmiot, który mam do zespawania, to jest nowe wyzwanie i zawsze zastanawiam się, jak dwa elementy są ze sobą połączone, jaką techniką. I rzeczywiście cały czas uczę się jakichś nowych rzeczy i cały czas każdy kolejny element jest dla mnie czymś nowym. Mam nadzieję, że osiągnę poziom, który będzie mi dawał satysfakcję z tego, co robię i zarówno finansowo, jak i po prostu będę zadowolona z tego, jakie spawy robię, bo w tej chwili no nie ukrywam, że brakuje mi tego doświadczenia i często jakieś błędy mi się zdarzają. Często jest tak, że ktoś znajduje sobie jakąś tam pracę, jest zadowolony ze swojej wypłaty i stwierdza, że już będzie to robił, a po godzinach zajmuje się jakimś tam hobby. No niekoniecznie tak musi być. Myślę, że każdy może znaleźć w życiu coś, co będzie jego pasją i będzie mógł na tym zarobić. Tylko trzeba naprawdę, naprawdę dużo wytrwałości w poszukiwaniach i trzeba się nie poddawać.